moc Pana Jezusa, Jego miłosierdzie, które nie pozwala Mu przejść nad złem, które się dzieje. I jednocześnie to miłosierdzie jest wszechmocne, Bóg jest wszechmocny i Chrystus jest wszechmocny, dlatego jest w stanie ożywić nawet umarłego. I dlatego ta wszechmoc jest tym, w czym kładziemy nadzieję. Pan Jezus nie pozwoli się, nigdy nie zapomina o naszych troskach, o tym, że mamy tak wiele rzeczy, nad którymi musimy płakać. Ale musimy prawdziwie opłakiwać, tak jak matka opłakiwała swojego syna. Dla matki, zwłaszcza będącej wdową, śmierć syna oznaczała straszny los, śmierć ukochanego syna i jednocześnie brak środków do życia. Płakała za to rzewnie i szczerze. I prośba była równie szczera. Jeśli będziemy tak jak ona prosić, to ona ożywi wszystko, co umarło w nas, przede wszystkim w nas samych, a też ożywi umarłych wśród naszych bliskich, którzy nie żyją, którzy są martwi za życia, bo żyją w stanie czegoś śmiertelnego, pozbawieni przyjaźni Boga. Żyją tak, że gdyby umarli w tym momencie, poszliby na wieczne potępienie. To straszna perspektywa mieć bliskich, którzy w chwili śmierci będą na wieki cierpieć, zostaną skazani na wieczne cierpienie za dobrowolny, ciężki grzech. Po śmierci nie będzie już tak, jak u nas za życia, że relacje międzyludzkie będą się tak liczyć. Ludzie, którzy będą zbawieni w niebie, będą przede wszystkim oglądali Pana Boga, będą szczęśliwi z tego powodu. Ich bliscy będą im bliscy oczywiście, ale o tyle, o ile pomogli im lub oni im pomogli w osiągnięciu zbawienia. Ktoś, kto pożegnał się z jakąś bliską osobą i tam pójdzie na wieczne potępienie, nie będzie odczuwał jakiegoś żalu z tego powodu, ponieważ wszystkie relacje są raczej tutaj doczesne, ziemskie. Wieczna szczęśliwość polega na oglądaniu przede wszystkim Pana Boga. Wszystkie inne radości niebieskie są drugorzędne i są przypadłościowe, są czymś dodanymi do tego, co stanowi istotę wiecznego szczęścia, czyli oglądanie Pana Boga twarzą w twarz, takim, jakim On jest, poznawanie, kim On tak naprawdę jest. Zatem póki żyjemy, możemy powinniśmy przede wszystkim o samym siebie dbać, jak pouczy nas apostoł w lekcji, by nie grzeszyć, by nie wywyższać się za nadto, by nie upaść, by nie stracić samemu żywota wiecznego, a potem mówiliśmy dbać o innych. Apostoł nam powiada też, jaki jest porządek miłosierdzia, jaka jest kolejność pomagania. Na samym końcu czytania mówi o tym, żebyśmy przede wszystkim pomagali tym, którzy są naszymi braćmi wierze. Jest taka praktyczna porada, która pozwala nam budować tutaj na ziemi już Królestwo Boże i zadatek przyszłego królowania w niebie. Jeśli będziemy o tych, którzy wyznają tę samą wiarę, co my, dbać i starać się, by niczego im nie zabrakło, tak w sprawach duchowych, jak i doczesnych. To jest nasza pierwsza rola i pierwsze zadanie. Dbać o tych, którzy są naszą duchową rodziną, którzy są członkami tego samego Kościoła, których Bóg oświecił tak samo, jak i nas. To jest pierwsze zadanie. Stosując się do tego porządku, będziemy skuteczniejsi również w naszych modlitwach, będziemy bardziej i lepiej mogli innym pomagać. Nie zapominając oczywiście o reszcie świata, o tych, którzy błądzą, zwłaszcza wielkich grzeszników. Święty Piusz X, papież, którego święto jutro obchodzimy, był papieżem, który przede wszystkim osiągnął świętość już jako papież ze względu na wykonywanie swoich obowiązków papieskich w sposób najdoskonalszy, jak to jest wyobrażalne, jak można sobie to wyobrazić. Święty Piusz X przede wszystkim dbał o to, by oblubienica Chrystusa, Kościół Święty, był czysty. Stąd też nie tolerował w tymże Kościele Świętym żadnych zawrodzeń, żadnych dysonansów. Dlatego też zwalczał takie błędy, herezje, przede wszystkim oczywiście herezję modernizmu. Jest tym papieżem, który napisał encyklikę
pastelny Dominicy Gremis przeciwko modernistom, który zaangażował się szczególnie mocno w oczyszczanie struktur kościoła z modernistów, bo również o to, by liturgia święta była jak najświętsza, jak najczystsza, by śpiew, który by ta chwała, którą składamy Bogu właśnie w mszy świętej, w liturgii, była jak najdoskonalsza. Stąd też jego reforma do, czy to brewiarza, czy też odnowienie chorału gregoriańskiego, przywrócenie mu należnego miejsca, tak by Kościół Święty tak czcił Pana Boga, jak to się należy. Trójca Przenajświętsza codziennie otrzymywało ten jej należny hołd. To jest taka pierwsza rzecz, pierwsze zadanie, o którym gdybyśmy nie powinniśmy zapominać. Nasze zadanie pierwsze tutaj na ziemi, chwalenie Pana Boga, składajmy każdej czci, hołdu, czci i chwały. Tenże święty Pius X dbał również o to, by maluszcy przychodzili do ołtarza Pańskiego Pana Jezusa, tak jak sobie to Pan Jezus życzył, obniżył wiek, w którym można przystępować do Komunii Świętej, dzięki czemu wiele więcej niewinnych, dziecięcych dusz mogło przystępować do stołu Pańskiego, przyjmować Pana Jezusa do swoich serc, uświęcać się tą obecnością, uświęcać się Panem Jezusem sobie poprzez zjednoczenie w Komunii Świętej. Był święty Pius X również szczególnie dbał o to, by Kościół Święty na zewnątrz jaśniał i by był szanowany przez wrogów. Nie dał wrogom Kościoła szanować jego imienia, nie dał poniewierać jego praw. Znana jest sprawa, kiedy to liberalny i wolnomularski rząd Francji dokonał zamachu na instytucję Kościoła, chcąc intencjonalnie zniszczyć struktury Kościoła poprzez podporządkowanie struktur kościelnych grupom wiernych. Święty Pius X z całą mocą się temu sprzeciwił. Wolał, by Kościół Święty Katolicki w całej Francji, w tej starej Francji, gdzie było kościołów całe mnóstwo i szczególnie pięknych i starożytnych, by cały dobytek, majątność Kościoła przeszła na własność państwa, byleby Kościół Święty sam w sobie pozostał nietknięty, dziewiczy, nieskalany, podobny Panu Jezusowi. Taki był święty Pius X. On rozumiał, że lepiej jest stracić wszystko tutaj na ziemi, by zyskać niebo. Lepiej jest potracić majątki, byleby Kościół Święty mógł cieszyć się dalej swoją wolnością, by jego konstytucja, jego zasady były zachowane. Znane jest to słowo, które wypowiedział do malkontentów, którzy pytali się, jak to będzie, z czego będzie się chociażby arcybiskup Paryża utrzymywał. Święty Pius X powiedział: uczynimy arcybiskupem Paryża jakiegoś franciszkanina, żeby sobie wyżebrał swoje utrzymanie. To jest taka prawdziwa apostolska wierność, wiara, taka heroiczna wiara. Potrzeba mieć heroiczną wiarę, by wiedzieć, że wszelkie te światowe argumenty, które przekonują do zgody ze światem, pochodzą w istocie od diabła i tak naprawdę służą upodleniu Kościoła i służą temu, by Kościół Święty nie był wolny w swojej misji, by nie mógł realizować zbawienia dusz, nie mógł głosić Chrystusa zmartwychwstałego i nauki katolickiej w całej pełności, rozciągłości, bez umniejszeń. Święty Pius X zginął u progu I wojny światowej, tuż po jej wybuchu. Wiedział, że oznacza ona początek straszliwej rzezi, która oznacza zniecenie nie tylko katolickiej monarchii, ale całej cywilizacji europejskiej. Wszystko było przygotowane przez ośrodki antychrześcijańskie, antyeuropejskie po to, by stworzyć nowy porządek światowy, który teraz widzimy, że triumfuje w Europie i na całym świecie, który służy temu, by zasady katolickie zostały całkowicie ze społeczeństwa już wypędzone. Prośmy świętego Piusa X o gorącą wiarę, o miłosierdzie, ducha miłości, który on posiadał. I oto byśmy kochali Najświętszą Marię Panę. Niech pokalne serce. Niech pokalne serce.